Serwus, widzowie, dzień dobry, ja jestem Wilki, to kolejny odcinek na moim kanale i nie wiem, czy ten dzień będzie taki dobry, ponieważ dzisiaj niestety musimy dać kosza hejterowi i to będzie bardzo przykre, bo ja nie lubię sprawiać innym przykrości, no i szczerze powiedziawszy, strasznie się tym wszystkim stresuję, ale pamiętajcie, że wy łapką w górę zdziałacie cuda, więc proszę zostawcie tej łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli chcecie mieć taki super breloczek jak ten, no to zapraszam palnosaj.pl, pierwszy link w opisie, koniecznie kupujcie, naprawdę super sprawa, te breloki bardzo pilnują kluczy, jakby co, nie ma opcji, że to się zgubi i tak dalej, więc musicie takie coś mieć. I co chciałam powiedzieć wam, widzowie, jeszcze jedna sprawa, bardzo ważna, zapraszam na Instagrama, ponieważ tam dowiecie się, z kim dzisiaj się spotkałam, a to jest ważna i lubiana postać na Palionowie, bardzo tę osobę lubicie, uwielbiacie, kochacie, ta osoba jest po prostu przecudowna, więc wpadajcie, zapraszam bardzo serdecznie na Instagrama, a my słuchajcie, no co, no bez przedłużania, robimy to, no będziemy musieli niestety dokonać poważnej rozmowy z hejterem na temat, no tego, no kurde, no wiecie, nie? Żarty żartami, było śmiesznie, to były fajne odcinki. Myślę, że wam też się podobały, zresztą sami pisaliście, że było śmiesznie i tak dalej, wiecie o co chodzi. No ale, kurde, to już trwa za długo, on już sobie za dużo wymyśla. I ja myślę, że to najwyższy czas, żeby powiedzieć mu, że nie, że to już jest... Że to koniec, po prostu widzowie, no nie będzie moim chłopakiem, no, bo ja tutaj widzę, że to tylko do tego zmierza, więc widzowie, lecimy do niego. Kurde, może my tu coś damy mu coś na przykład na pocieszenie? Czekajcie, zanim jeszcze do niego pójdziemy, czy ja coś mam fajnego? No niestety niezbyt. Możemy dać mu złote jabłko, czy coś, nie wiem, ja bym chciała dostać złote jabłko, jakby ktoś ze mną zrywał, więc jak mój przyszły chłopaku, jeżeli będziesz ze mną kiedyś zrywał, to daj mi złote jabłko, zawsze coś, widzowie. Prezent na zerwanie. Nie no, wiecie o co chodzi, musimy coś wymyślić po prostu, no żeby nie było niezręcznie i żeby nie było smutno. No ale no wiecie, no kurde, hejter ma 13 lat, ja mam 21, musimy mu jakoś to wyjaśnić, ale ja mam pomysł jeszcze na jeden odcinek, a propos tego wszystkiego, ale to w zasadzie dopiero, no on niech ochłonie, niech wychilluje na chwilę, wiecie o co chodzi. No zobaczymy też, jak zareaguje na to wszystko, ale mam nadzieję, że będzie w porządku i że nie będzie za bardzo zły. To się zaraz okaże. Trzymajcie się, widziałam go tam, widzowie, w łapce. Tam chodził sobie, patrzę, na sobie chodzi. No ja mu napisałam, że przyjdę, więc no on pewnie na mnie czeka teraz i czeka na ten werdykt, widzowie, czy tak, czy nie. No ale to będzie trudne i będzie mega przykre. Dobra, widzowie, bierzemy ten wagonik. Niestety te wagoniki działają do jakiegoś pewnego miejsca. O, właśnie do tego miejsca. A nie, działają prawie, że dobrze. Więc tutaj... Czemu ja mam jajko jakieś? Okej, nie wiem o co chodziło. Więc ja tutaj się przejdę kawałek, widzowie, i potem znowu ruszymy do góry, przynajmniej spróbuję. I tutaj trzeba naprawić tą kolejkę. A ta kolejka jest naprawdę bardzo fajna, więc mam nadzieję, że to się uda. Jak to zrobić? A, tak się nie... O nie, nie w drugą stronę! Dobra, widzowie, chyba nie uda nam się niestety pokonać tego... tego, jak to się mówi... Tej drogi, o, tej drogi wagonikiem. Bo wagonik nam zjeżdża w dół, więc musimy iść na nogach, ale kawałek się przejdziemy na nogach i potem sobie wsiądziemy w wagonik. Tutaj widzę, że też jest coś popsute. Ja nie wiem, który robi tą kolejkę, ale chyba był pod wpływem jakichś, nie wiem, soków. Wielosokowych. Dobra, widzowie, lecimy, siup, siup, siup. Ej, to ta kolejka jest zarąbista, naprawdę, to jest, tego powinno być więcej na Palionowie. Kto za łapkę w górę? Trzeba ogarnąć kogoś, kto tutaj zrobi nam sieć ładną. Połączeń, dobra. Usuwam tutaj ładnie wagonik, widzę, że... Ej, czemu muszę drzwi otwarte? Dobra, tam jest, okej, hejter. Zamkniemy mu tutaj i... Halo, halo! Hejter, cześć! Halo, o! Siema! Co tam? Bardzo fajnie, jest piękny dzionek i właśnie miałem, przyszedłem tu po zupkę. A, po zupkę. Wiesz co, a w sumie zjem, w sumie się zjem, na pewno zjem. Dziękuję ci bardzo. Dobra. No, racja, bardzo smaczne. Smacznego ci w takim razie życzę. Proszę, oddaję miskę, bardzo smaczna kocham była. Kocham zupki. No, zupki są bardzo dobre, ja też. A jaka jest twoja zupa? To? Jaka no właśnie burakowa, zupa? Burakowa. Ta burakowa? Buraki, bo one dobre na krew są. Aha, aha, okej, okay. Ja lubię najbardziej tak rosół. Ale nie, dobrze. Nie, nie, chciałeś coś powiedzieć, ja ci przerwałam, no. Słucham. Bo ja ci widzę takie nielegalne dwa napoje, ale nie, co przestań z tym, oddaj mi. Dwa. Wiesz co, Yetiego trzeba naprawdę w ogóle sprowadzić do po prostu pionu poziomu, tak? Czy coś, bo on jest niegrzeczny. A tak. To co, to źle wpływa na mózg? Bardzo źle, to fatalnie wpływa na mózg, naprawdę. Nie bierz, słuchaj, bierz przykład z każdego, tylko nie z Yetiego i bzyka, pamiętaj, dobra? To jest podstawa palionowa. Dave spoko, palion spoko, Szymson spoko, tylko nie Yeti i tylko nie bzyku, dobra? Pamiętaj, to jest ważne. No dobra.
No ja, słuchaj, ja tutaj przyszłam, no miejmy to za sobą, nie? Bo to jest ważna sprawa. Ale co za sobą? Co? No muszę ci coś powiedzieć po prostu. Kumulacja wczorajszej naszej randki. Tak, dokładnie. I tego w ogóle wczorajszego dnia. Więc słuchaj, hejter. No. Mam nadzieję, że nie będzie ci przykro. Może usiąść na łóżku czy coś, tak będzie chyba łatwiej. No usiądź, po prostu usiądź. Słuchaj, hejter, no bo słuchaj, nie? Ty masz 13 lat, ja mam 21 i mam nadzieję, że zrozumiesz, że ta różnica wiekowa jest jednak ogromna. I wiem, że jakby jesteś naprawdę kochany i tak dalej i wydaje mi się, że twoja wybranka będzie miała naprawdę sobą dobrze. Wiesz, będzie miała BMW i w ogóle super mega. Ale no, hejter, przykro mi. Ale hejter, hejter, przestań! Halo, hejter, nie rób mi tak, nie płacz! Hejter! Nie no, proszę cię, no nie! No hejter, błagam, przestań! Zostaw mnie, no! Ale popatrz, na ciebie mam 2 złote jabłka, to jest na zamane serce, hejter. Hejter, no nie płacz, no przestań, no chłopie, ty masz 16 lat, ja nie jestem w twojej lice. Hejter. Przestań. Nigdy jej nie znajdę. No, aż mi się przykro zrobiło. Ej, hejter, słuchaj. Słuchaj, masz 16 lat, całe życie przed tobą, rozumiesz? Nie, całe. Wiesz, ile sobie jeszcze... tego kwiatu jest pół światu, jak to mówią, jeszcze hejter. Jeszcze mam 5 lat do 18. No właśnie, no to kurde. Ja ci dam pro tipa. Weź dopiero, znajdź sobie laskę, jak będziesz na studiach, bo to jest polecam bardzo serdecznie. Ja nie będę się uczył. Jak to nie? Ja samouk. Aha. No to w takim razie, jak się wyprowadzisz, po prostu wtedy znajdź sobie dziewczynę, bo nie. To jest najlepsza opcja. Czemu nie? Nie patrzy na mnie. Czemu nie? No hejter, no, przestań. Nie, znajdę, bo nie pójdę do szkoły nigdy. Ale czemu nie pójdziesz? No szkoła jest ważna, to jest najważniejsza w ogóle instytucja w twoim wieku. Już nie chodzi o naukę, ale chodzi o ludzi, rozumiesz, o samokształcenie i tak dalej. Co ja mu teraz powiem? Komu? Ojcu. No przecież ty masz 13 lat, ja myślę, że twój tata nie miał dziewczyny, kurde, i czemu ty nie niszczysz? Jak nie miał dziewczyny w wieku, stary, no nikt nie miał, jakby, ja w wieku 13 lat jadłam piasek, stary. Ale to 18 mam znaleźć. No i znajdziesz na luzie, no błagam cię, hejter, już jest 5 lat. A jak nie znajdę, to BMW mi zabierze, i co, bez no BMW to ja nie wytrzymię. Ja je muszę dostać. No i co staniesz, spokojnie. Palion ci ogarnie. Palion nie ogarnie, chociaż mówił się... No ogarniesz, na luzie, stary, jestem tak wykonana. Czy możesz przestać? Przestań, już dobrze wszystko? Muszę chłonąć, no ale to... nie wiem jak. Ja też dostałem nie wiem. Dostałem break-upa, co ja mam zrobić? Słuchaj, no złamane serce jest ciężkie, to do ciebie powiem, ale wyjdziesz z tego. 2 dni ci minie, gwarantuję ci to, naprawdę. No sorry, hejter, że stąd tutaj ten, wiesz, takiego kosza tutaj dostajesz, no ale no jak mam nadzieję, że rozumiem. Jak ja teraz znajdę inną kobietę, to nie ma innych kobiet. No, w sumie racja. Ale słuchaj, może ktoś dołączy kiedyś, dobra? Ja ci skombinuję kogoś, dobra? W twoim wieku. A może masz jakąś, nie wiem. Mam młodszą siostrę, mam młodszą siostrę, więc przegadam. Dave też ma młodszą siostrę, więc on też myślę, że może z nią pogadać, więc słuchaj. Serio, Goslik? Spokojnie, tak. On ma ma też takiego zeza jak on? Nie, zdecydowanie nie. Jego siostra jest bardzo ładna i bardzo fajna, więc ja myślę, żebyście się dogadali. Jest w twoim wieku mniej więcej, więc wiesz, nie? Chyba, jakoś tak. No mniej więcej w twoim wieku. Jeżeli wiecie, widzowie, ile ma lat siostra Dave'a, to napisz mi w komentarzu, bo ja jeszcze nie mam pojęcia, ale napiszcie, widzisz. Bo ja bym się dużo dowiedział o niej. Eliska ma 16, no to już trochę, 3 lata różnicy trochę, a nie? A to i tak, to za różnica. Powiedz, że mam BMW fajne. Dobra, przekażę jej w takim razie, że masz fajne BMW. Dobra, czekaj, podstawowa sprawa. Jesteś piłkarzykiem? Nie, nienawidzę piłki nożnej. Dobra, no to świetnie, no to w takim razie przekażę jej dobrą nowinę, hejter. Ja może tylko gaming. Dobrze, to przekażę jej w takim razie dobrą nowinę. To słuchaj, no idź tutaj do łóżka, odpocznij sobie dzisiaj na spokojnie, oglądaj jakiś dobry film, jakąś epokę lodowcową czy dalej coś. Dalej się źle czuję. No przestań, hejter, nie, no kurde, ej, nie stój na tej krawędzi, słyszysz? Odejdź stąd. Nie. Ja skakuję, elo. Nie, nie przestań, nie, elo, idź do domu. Zegnaj. Ej, cicho, słuchaj, nie, hejter, do... I na co to było? I na co to było, hejter, co? Dobra, słuchaj, ja się tutaj zostawiam, bo ja już mam dosyć. Masz tutaj ciastka, może ci to poprawi humor i trzym się, hejter.
Elo. Oj, widzowie, najgorzej na świecie. To był najsmutniejszy odcinek. Wiecie, ej, aż mi się, jak on zaczął płakać na początku, aż ja chciałam płakać razem z nim. Serio, poczułam to. Normalnie to poczułam, widzowie. Jest mi bardzo przykro, że musiałam to zrobić, ale tak będzie lepiej. On gwarantuje wam, że za 2 dni się ogarnie i będzie wszystko git. Więc wiecie, nie bójcie się o hejtera. Jakoś go ogarniemy. Dave go na pewno naprawi, także nie bójmy się o to. I co, widzowie, trzymcie się, widzimy się jutro. Pamiętajcie o łapkach, ponieważ one przynoszą szczęście na nadchodzący tydzień. Więc łapkujcie, subskrybujcie, widzimy się jutro. Buziaki dla was, pa pa!